Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to makijaż, makijaż szybki, makijaż prosty, utrzymany w naturalnej tonacji, jak możecie zobaczyć. Jest to makijaż naprawdę bardzo prosty, zajmuje dosłownie chwilę. Ja go Wam powiem, ostatnimi czasy noszę praktycznie codziennie. W Polsce go nosiłam też praktycznie codziennie, także to jest jeszcze taki mój wakacyjny makijaż. I co tutaj będzie się głównie cały makijaż oka opierał na paletce z Revlonu. I no, jedyne co inne na oku będę miała, no to kredkę. No i tam tusz. Także co, na policzkach mam tylko i wyłącznie róż. Na bronzery ostatnio jakoś nie mam weny, nie mam ochoty. Także co, kochani, zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Najpierw sobie może zaplotę włosy. Będzie mi o wiele wygodniej. I założę przepaskę. Dobra, także zacznę od podkładu. Ostatnio mój ulubieniec, podkład z Avonu. Ja mam w odcieniu medium beige. I to jest lekki podkład, idealny kolor. Ma bardzo fajny taki aplikator, taki cieniutki. I idealnie stapia się z moim kolorem twarzy, że jest świetny. I nakładam go felcami. Układ nałożony, przepraszam Was za światło, muszę sobie znaleźć jakieś nowe miejsce do nagrywania. Chcę sobie zrobić taki swój kącik, żeby nagrywać nim na stałe, ale nie wiem, kiedy mi się uda go zrobić. Także dobra, następnie sobie tutaj widzę, mnie zakryło ten podkład, on nie jest jakoś super kryjący. Tam takie mniejsze sprawy nam zakryje, ale nie wszystko. Także to, co mi zostało, to użyję sobie takiego poczwórnego korektora z Vibo. Jest świetny i wezmę ten ciemniejszy. Idealny. Następnie wezmę ten różowy i go dam pod oczy, bo tutaj teraz może wy nie będziecie widzieć w tym świetle, ale tutaj mam sinę bardzo, znaczy bardzo. Mnie to denerwuje. I palcem to. Nie wiem, widzicie różnicę te oko, a te? Ja mam nadzieję, że to w HD-ku będzie jakoś lepiej wyglądać. Dobra, teraz to wszystko trzeba przypudrować i mój biedny pokruszony puder z Lovely, to jest Golden Glow. I ja mam w numerku, żebym ja to tu widziała. Aha, trójeczka. I pędzel do pudru dużym. Omijam tylko twarz. Ten podkład właśnie, on nie jest taki, nie ma wykończenia matowego, ma takie nieświecące, ale takie ze zdrowym połyskiem, o. Że twarz jest skończona, później tylko róż walny, poprawię sobie brwi i idę na łatwiznę, grzebyczek zamaczam w cieniu. Dzisiaj cały makijaż oka, praktycznie cały z wyjątkiem kredki, będzie się opierał na tej paletce z Revlonu. I to jest Revlon Color Stay. Patrzę, czy to ma jakiś numerek, ale nie. Nie. Ale to są takie odcienie, same brązy, srebrny, taki złoty i dwa brązy. Ja sobie w tym przedostatnim maczam ten pędzelek od brwi. Sobie nim po prostu przeczesuję. Dobra, kochani, i teraz biorę pędzel do
Dzień płaski języczkowy i ten te złoto i go nakładam na całą ruchomą powiekę i tym pozostałością, co mi zostanie na pędzelku, wyciągam po prostu tu. Nie biorę tym samym pędzelkiem ten brąz drugi od dołu i na środek powieki go nakładam. Czy zaczynając od środka ku zewnętrznemu kącikowi. Biorę czysty pędzelek i rozcieram granicę. I tym pędzelkiem, którym rozcierałam, biorę ten najciemniejszy brąz. I nim się koncentruję typowo w zewnętrznym kąciku, go przyciemniam po prostu. Teraz zajmuję się dolną powieką i nakładam na nią kredkę z muła. Niestety to już muła się zdarło, ale to jest odcień Melt Chocolate. Nie wiem, czy to będzie widać. I podkreślam dolną powiekę. Biorę pędzelek, znowu ten cień i rozcieram nim delikatnie kreskę. Biorę czysty pędzel, biorę tego srebrnego cienia i rozświetlę nim wewnętrzny kącik. Z podłukiem brwiowym. No i zostały nam już tylko rzęsy do wytuszowania i użyję mojego ostatnio ulubionego tuszu z Lovely. To jest Volume Buster. Oczywiście czarny jest świetny. Ma szczoteczkę, wam pokażę. Nie wiem, czy wy to tu zobaczyć. Ona jest delikatnie wygięta. I tuszuję rzęsy. Ok, także makijaż oka, kochani, gotowy. Teraz biorę róż z Lady Cod i on numerka nie ma żadnego, więc jest taki delikatny róż i skośny pędzelek.
biorę duży pędzel i wszystko ładnie blenduję. Także, kochani, to byłby makijaż mojej twarzy. No jest skończony, jak mówiłam, taki szybki bardzo makijaż. Myślę, że idealny na co dzień, i jeżeli by lekko przyciemnić jeszcze zewnętrzny kącik, to się nada też na inne okazje, na wieczór może. Ust zapomniałam zrobić. To nieźle ze mną, zapomniałam o ustach. Chcę utrzymać to w tonacji naturalnej, także użyję bardzo jasnej pomadki, znaczy bardzo jasnej, zbliżonej do moich ust, i to jest Sugar Cane z Avonu. Także tak się prezentuje gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, dajcie znać. Wiem, że jakoś mogłaby być lepsze, no niestety na dzień dzisiejszy nic na to nie poradzę, muszę sobie po prostu znaleźć jakieś dobrze oświetlone miejsca do nagrywania albo po prostu kupić lampy. Także co, kochani, także dajcie znać, czy taki makijaż Wam się podoba. I co, i zapraszam do oglądania następnych filmików. Buziaczki, pa!